Cześć i czołem, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Kompulsator. Kontynuujemy przygody Tomiego w Mavii edycji ostatecznej. Dzisiaj zajmiemy się odprowadzeniem Sary, dokładnie z baru Salieriego do jej domu. W trakcie tejże podróży dojdzie do starcia Tomiego z bandziorami, którzy zaatakują idącą sobie spokojnie przez piękne miasteczko parę. No i naszym zadaniem w tej misji będzie oczywiście ich poturbować dość konkretnie, co za chwileczkę zrobimy. Z tym, że tego samego początku, czyli przejścia z baru Salieriego do miejsca, w którym dojdzie do potyczki, nie będzie. Będzie od razu potyczka, którą spróbujemy przejść. Mam nadzieję, że się od razu uda. A potem to już będę mógł chyba w końcu was zaprosić na te konkretne misje, czyli na prawdziwe potyczki gangsterskie. Dobrze, możemy kontynuować, zatem jeszcze tylko o subskrypcji słów kilka. Zachęcam serdecznie pod tym filmem czerwony przycisk subskrybuj, jeżeli tego nie robisz, a chcesz zobaczyć kolejne misje i w ogóle chcesz otrzymywać powiadomienia dotyczące tego, co na moim kanale się nowego pojawi. To właśnie przycisk subskrybuj, ten czerwony, należy kliknąć i przy okazji nadusić dzwoneczek, bo dzwoneczek wysyła powiadomienia odnośnie tego, że na kanale się pojawił nowy materiał lub rozpoczęła się na przykład transmisja na żywo. Lecimy. Enter. I zaczynamy. Jest! Chodź tutaj, chodź tu, przyjacielu. Pyk, 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 pyk. I leżysz, leżysz. Ziemia, ziemia, następny w łeb. Proszę bardzo. Pu, pu. Do kobiet startujesz, draniu? Chodź tu, następny, proszę bardzo. Jedziemy. No. Jakieś pytania? O ty, cwaniaczku, proszę bardzo. Chodź, chodź, chodź. Taki jesteś kozak z nożem? Taki kozak. No to proszę bardzo, na skrzyneczkę. Który? Który następny? Który następny? No ja się tu pytam pięknie. Rura, proszę bardzo. No. No dobra, dobra. A ty co? O! O, proszę. Czekaj, 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 bo ta rura to mi coś przeszkadza. Lej go tą rurą! O nie. Dobrze, 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 dobrze! I w łeb go! Jeszcze raz! Jeszcze raz! O, 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 o! Co to za wątek? Co to za wątek? Tak nie było! Po łbie dostaliście! Jeszcze następny! O! Tak? Na deski. Dobrze, zapraszam. Chodź. 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 O, pierwszy strzał jest twój. O ty draniu, o ty draniu. O ty draniu. Ej, czekaj, czekaj, ruszyć się nie mogę. Bez sensu, bez sensu, bez sensu. Słuchajcie, w tej mafii najnowszej strasznie mnie irytują te klawisze. Po prostu okiełznać tego Tomiego jest momentami jakiś dramat. To jest rzecz, która mnie niesamowicie irytuje. To jest tak irytująca rzecz. Przecież ta misja, ona jest tak prosta, że prostszej być nie może. Tymczasem jest problem, by szanowny Tomi użył pałki, którą przed chwileczką podniósł z ziemi. Dla mnie jest to niedopuszczalne. Ale dobrze, ten półgłówek mnie pokonał. Cudownie. Chodź tu. Chodź. Patrzcie. I teraz ja już chcę go bić. No nie, on był pierwszy, jakim cudem. Oj, teraz już jest po mnie, bo to mi... O, proszę bardzo, ja... O, już nie mam możliwości zrobić nic! Nic! Ani się odwrócić, ani cofnąć. Bez sensu. Totalnie bez sensu. Nie trafisz pierwszy raz, jest po tobie. Nie masz szans po prostu tego przejść. Kto wypuścił taką grę? Kto wypuścił takie sterowanie, to... To jest po prostu dramat. Dobra. Jeszcze raz. Po prostu dla mnie to jest śmieszne. Że jeżeli typ mnie pierwszy uderza, to ja nie jestem w stanie nic zrobić, nie?
To jest chore. Czekaj. Okej. Ej, znowu to samo, proszę bardzo. Uciekaj, Tommy. Gówno, nie uciekniesz, bo jesteś pajacem! Bez sensu, ta gra jest chora, nie? To jest chore. To jest chore, nie da się w ogóle... Jak w ogóle można coś takiego puścić, nie? Żeby ludzie to grali. Przecież nie masz ani szans się oddalić, ani szans wyprowadzić kontrataku. Chore. Dla mnie to jest chore. Próbuję jeszcze raz, po czym mafia zostanie odinstalowana. To jest po prostu niebywały dramat, co tu się wydarza. O, proszę bardzo, proszę bardzo. O, pyk, pyk, pyk. Dawaj. Aha, rozumiem. Pyk, i teraz ja, dobra. Okej. Czyli twórcy postawili na to. Że ja nie mogę się z nim po prostu bić. Ja muszę używać alta lewego, czyli uników. Bo bez uników po wszystkim. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, zirytowałem się. I przez tę irytację pewnie dużo szybciej nie doszedłem do tego, że trzeba używać tego alta. Ale jednak. Przynajmniej widzowie będą wiedzieć o co kaman. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Rozwal to Tommy, trzeba tam przejść. O Boże, nie wierzę. Jeszcze raz. Nie wiedziałem, gdzie mam do niej pójść, nie? Jezus. Sterowanie po prostu w tej grze dzisiaj przytwarza mi po prostu niedoskonałość. Dobra. Ja muszę teraz patrzeć, gdzie Sary tu szukać. Dramat jakiś. O, tak, trzeba zrobić unik i dopiero można trzy razy. I teraz znowu unik i znowu można trzy razy gościa walnąć. I proszę Państwa, uwaga, znowu unik i dopiero ponownie możemy walnąć. No, czyli jest to zaprogramowana kombinacja klawiszy, tylko dzięki której można tego gościa pokonać. Teraz powiedzcie mi, jak do Sary mam dojść. Dotrzyj do Sary. No idę do Sary, okej. Okej, no tu. Dobra, Sara jest uratowana. Bawisz, chodźmy do mnie, rzucę na to okiem. I wszyscy wiemy oczywiście, jak to się skończy, to pójście do mnie. Słuchajcie, ale przyjrzała mi dzisiejsza misja. Może to dlatego, że kilka ostatnich dni spędziłem na zupełnie innej grze, z zupełnie innym sterowaniem, z zupełnie inną klawiszologią. I zapomniałem, że jednak w tej grze trzeba wykonywać pewne schematy użycia klawiszy, bez których nie jesteśmy w stanie wykonać pewnych ruchów naszej postaci, konkretnie Tommy'ego. Ale udało się. Czyli trzeba pamiętać o tym, aby najpierw dokonać uniku, a dopiero potem uderzyć przeciwnika, bo w przeciwnym razie, jak widzieliście, 3 lub 4 razy, on zrobił to pierwszy i bez uniku od razu mnie zatłukł wielokrotnie. Potem, podchodząc do tej bramy, nie włączyła się automatycznie scena, która teraz jest kontynuowana. W związku z czym przypuszczam, że to był błąd w grze. Coś tam się przycięło. No, jak widać, jest parę niedoskonałości. No ale cóż, musimy z tym żyć.
Przejdziemy tą grę i tak. Choć dzisiejsze 4 do 5 minut stracone na przypomnienie sobie klawiszowe. Ale dobra, przynajmniej trochę nerwów, trochę emocji. W międzyczasie zapraszam Was do subskrypcji, czerwony przycisk pod filmem. Jeżeli tych emocji chcecie więcej, to klikajcie. Ja na pewno Wam zagwarantuję już w kolejnym materiale. Sara, rób co masz robić i lecimy dalej. Emocje rosną, sięgają za niebo. Za chwileczkę Tommy i Sara zbliżą się do siebie. I wątek z Sarą powróci. Tego co pamiętam, to hotelu. Misji z hotelem, tak. I Tommy wtedy Sarze każe uciekać. Rozdział ukończony, zatem do zobaczenia podczas kolejnej misji. Trzymajcie się! Cześć!